jestem wam winna jakieś wyjaśnienia, bo wszyscy się modlili o mnie, jak to wygląda na dzień dzisiejszy. I przede wszystkim, żeby wam podziękować za to. Za modlitwę, za wszelkie telefony, za wszelkie takie oznaki miłości. Tak jak powiedział zeszłą niedzielę Damian, za pocałunki świętych. Bo to też było, że mnie ucałowali, uściskali. I jest to bardzo ważne, jeżeli się choruje, jest się daleko, jest się odłączonym od zboru na jakiś czas. To zeszły rok to był taki, mogę dzisiaj powiedzieć, bardzo trudnym rokiem dla mnie. Całe lato, no w ogóle cały rok, tak się źle czułam, że czasami już nie wiedziałam, co się ze mną dzieje. Wiedziałam, że mam bardzo chore nerki i wszystko to kładłam na karb tych nerek. Jest zresztą już doktor, nefrolog, koniecznie chciałam je wysłać na dializy. Ja mówię, nic nie będę, nie ma mowy o dializach. I także pod koniec, no na przełomie września, października wylądowałam w szpitalu, przekonana, że to już jest taki fatalny stan właśnie ze względu na nerki, na zatrucie takiego organizmu. Ale pani doktor tak patrzyła na mnie, bo to było w nocy i rano przyszłam, mówi, wie pani, mnie nie podoba się pani oddech. Teraz przyjedzie karetka, zawiezie pani na kardiologię, bo ja podejrzewam, że to jest coś z sercem. No i co? I okazało się na USG serca, że jestem po zawale, o którym nie wiedziałam i mam taki ogromny przerost serca, tak zwane bawole serce. I sytuacja jest bardzo poważna, niebezpieczna. Ja mówię, panie doktorze, no jak to jest niebezpieczne? No może pani umrzeć. Ja mówię, wie pan co, pan też może umrzeć. Każdy z nas, to każdy ma wpisane w życiorys. A on mówi, ja mówię, no ale kiedy, jak to jest poważne? W każdej chwili. No trochę się tego wystraszyłam, aż mi łzy stanęły. On mówi, no niech pani się nie martwi. Teraz będziemy pani wszystko robić, żeby pani pomóc. Ale co się okazuje? Sytuacja jest na tyle poważna, że powinnam mieć już natychmiast założony rozrusznik, ale nie można tego zrobić ze względu na nerki, bo kontrast, który się daje przy, kiedy się zakłada rozrusznik, przy koronografii momentalnie by zabił moje nerki, więc co robić? No i ciągle jakieś badania, ciągle coś tam, ale jeszcze tam w szpitalu dostałam tak, mówię, Boże, daj mi jakieś Twoje słowo, tu nie ma nikogo, proszę Cię, żeby w tej chwili dzwonić do kogoś, z kimś rozmawiać. Chcę, żebyś Ty po prostu dał mi słowo, Twoje słowo. I właśnie ten psalm, tak, psalm, tak znany, Izajasz 53, gdzie jest wszystko w nim. I to była moją taką nadzieją, jest do tej pory. No robię, w tej chwili muszę jechać, to jest 10-11 kwiecień, na scenografię, scentografię serca do kliniki do Zabrza. I tam jest na wydziale właśnie medycyny nuklearnej, mają takie urządzenia, gdzie mogą zbadać, co można dalej robić z tym sercem, co zastosować, żeby jakoś go ustabilizować, ale nie zaszkodzić nerku. I wiem, że ja powiedziałam tak, Boże, był taki czas, że oddałam moje serce Tobie. To było to serce duchowe. No, ale serce to jest serce. Więc moje serce to to zwykłe, mięsiste serce jest też Twoje, Boże, i proszę Cię. Tylko Ty możesz coś zrobić, bo kiedy wszystko zawodzi, Ty jeszcze nigdy nie zawiodłeś. Ale chciałam powiedzieć jeszcze coś.
co wydarzyło się w zeszłym roku, o czym nikt nie wie. Niedawno dowiedziała się jedna z moich córek, bo tak co 2-3 miesiące jeżdżę do Bielska, do szpitala na laserowanie oczy. No i kiedy wracaliśmy z moją synową, a muszę powiedzieć, że moja synowa to jest taki przepisowy człowiek, że jak pisze 60 na godzinę, to ona jedzie 60. Nie 61, ale 60. I nie wiem, jak to się stało. Na jednym takim większym skrzyżowaniu na czerwonym świetle wjechała na skrzyżowanie. I jak żeśmy walnęli w taki samochód, który przecinał drogę. I niby w jednej chwili mi się wydawało, że nic się nie stało. Chociaż Monika powiedziała, mamo, ja myślałam, żeś ty chyba zawału dostała, bo zrobiłam się jak ściana. Poczułam tak straszny ból. Ale przyjechała karetka, tam policja. Mówię, nic mi nie jest nigdzie, do żadnego szpitala nie jadę, nic, dobrze, wszystko. Przyjechałam do domu, ale w domu już nie mogłam wysiąść z samochodu. I okazało się, że poszły 3 żebra. I przez 6 tygodni spałam na siedząco, myłam się tak ledwie. No w 7 tygodniu już to poprawiło się wszystko, poczułam się naprawdę dobrze. Mogłam się porządnie wyłożyć w wannie, położyć do łóżka i pierwszy raz spać na leżąco. I byłam tak, no, przeszczęśliwa. I nagle patrzę się, aha, jeszcze przez, jak myśmy uderzyli w ten samochód, pasy odbiły mi czarny pas, po prostu nie siny, ale czarne, no jakby mnie ktoś sadzą narysował taki pas. I lekarka mówi, później jak byłam u lekarza, mówi, to koniecznie trzeba coś tego, czemu pani nie poszła do szpitala, bo to są niebezpieczne rzeczy, jak taki coś. Ale ja mówię, dobrze będzie. I się okazało, że na lewej piersi wyskoczył taki guz. I w tym momencie, po tym jak byłam już tak zadowolona, że już wszystko jest w tej chwili, przyszło takie załamanie, po prostu zaatakował mnie całkowicie taki duch śmierci. Ja powiedziałam, no tak, no to już wiadomo, teraz umrę, ja już się widziałam swój pogrzeb, już nie warto nic, no koniec. Przyszłam, to był początek czerwca, przyszłam na nabożeństwo i jakby na przekór wszystkiemu Przemek prowadził uwielbienie i robi wezwanie o modlitwę o chorych. Ja mówię, możesz się tam modlić i tak mi nic nie pomoże. Nawet nie będę udawać, że chcę modlitwy. Dzieciom nikomu nic nie powiedziałam, bo wiedziałam, że oni mnie będą targać po lekarzach i tak to nic nie pomoże i tak nie ma sensu. Po co się mają wszyscy stresować? Wystarczy, że ja. Ale wszyscy się modlili. No oczywiście nie o mnie, bo ja udawałam, że nic mi nie jest. Na następną niedzielę znów było uwielbienie prowadzone przez Przemka, ale już nie robił wezwania, tylko podczas chyba drugiej czy trzeciej pieśni nagle poczułam, że ktoś położył rękę na moim ramieniu i zaczął tak się intensywnie modlić. A ja byłam, wiecie co, ja byłam tak, byłam zła o tą modlitwę. Ja mówię, po co ty się modlisz? Tak myślę sobie w duchu, przecież na moją chorobę to nic nie pomoże. No przecież po co, tylko będę miała znów jakieś takie płonne nadzieje, że... Byłam zła w tej ławce, że ktoś się modli. Że niepotrzebnie, że możesz się modlić o kogo innego, a nie o mnie, bo to akurat to nic nie pomoże. Ale przyszłam do domu, zjadłam obiad w tą niedzielę.
I nagle taki jakby głos do mnie. Myślę, nie wiem, kto to się modlił, ale podejrzewam, że to była kobieta. Trochę myślę o kimś, ale nie wiem tego na pewno. Jak tak w domu siedzę i myślę sobie. Nagle taki głos do mnie. No jak myślisz o tym, dlaczego ta osoba się modliła o ciebie? Ja mówię, dlaczego? Boże, ledwo chodzę już od kilku lat, no i co wielki mi problem się o mnie modlić. To każdy widzi, że wziął się i po prostu mi modli, no i co? No. Za chwilę znów taki głos do mnie. No dobrze, chorujesz od kilku lat. To czemu ten ktoś się 2 miesiące temu o ciebie nie modlił? Czemu akurat się dzisiaj modlił? No na to już nie umiałam bardzo odpowiedzieć. Ja wiem, no, to się trzeba jego zapytać. Dlaczego? Ale zaczęło mnie to tak gnyć. I wiecie co? Z satysfakcją stwierdziłam, spojrzałam, że guz jak był, tak był nawet jeszcze chyba większy. Myślę, no wiadomo, no przecież nic nie tu nie pomogło, no i o czym tu mowa. Byłam rozżalona na cały świat, na wszystko po prostu. Ale to jest tak, jak jeżeli taki duch śmierci człowieka zaatakuje, to nie myślisz inaczej. Myślisz po prostu o śmierci. Ale tak to, ciągle tak to za mną chodził ten głos. Czemu akurat ktoś się teraz modlił? Niewołany, niepytany. Nikomu nie dałam znać o tym, że trzeba się modlić o mnie. I ktoś się po prostu modlił. I wiecie co, jeszcze przez tą moją przekorę, przez cały tydzień, jak się myłam, to tak tylko, żeby nie dotknąć tego miejsca. No bo oczywiście, po co mam sprawdzać, jeżeli jest wszystko tak, jak było. Aż dopiero pod koniec tygodnia w sobotę zauważyłam, że nie ma śladu, najmniejszego śladu. Ja myślałam, że po prostu zdębiałam w tym momencie. Sprawdzałam na wszystkie możliwe sposoby. A jeszcze przedtem, jak byłam u lekarza i mówię to, i lekarka mi da skierowanie natychmiast, to musi być natychmiast wycięte, zbadane natychmiast. A ja mówię, nie chcę żadnego skierowania, nigdzie nic nie idę, bo i tak to nic nie pomoże. Nie chcę. Ona była zdziwiona, mówi, jak nie pomoże, no trzeba się ratować, trzeba coś robić. I on wie, co to może być, nie miałam i teraz po tym wypadku. A ona mówi, no właśnie w takich sytuacjach to coś, co było, się uaktywnia. I to prawdopodobnie się stało. I on wie, to no i tak nic nie pomoże, nie wzięłam skierowania, nic kompletnie, byłam po prostu w takim załamaniu i koniec. No i teraz jak zobaczyłam, że nie ma śladu, nie ma niczego, po prostu nie mogłam w to uwierzyć. No nie mogłam w to uwierzyć. I co mogłam tylko powiedzieć? Boże, to nie 7, nawet nie 77, ale chyba 700 tam tysięcy, któryś raz mogę tylko powiedzieć. Mogę tylko powiedzieć przepraszam i dziękuję. Dziękuję wam za to, żeście wysłuchali to. Dziękuję za wasze modlitwy. I dziękuję, że są tacy, którzy są posłuszni przede wszystkim Duchowi Świętemu. I robią czasami coś i modlą się o kogoś, nie wiedząc dlaczego. Bo wiem, że ta siostra, bo tak myślę, że to była siostra, się modliła, sama nie wiedziała dlaczego, a może myślała, że modli się o jakiś
mój kręgosłup czy cukrzycę, ale to była posłana przez Ducha Świętego właśnie, żeby się modlić. Żeby się modlić o to, co się wydarzyło, o którym nikt nie wiedział, tylko Bóg i ja. Dziękuję bardzo.